Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii Magnusa Carlsena z Janem Krzysztofem Dudą. Partia pochodzi z turnieju Grand Chess Tour grana w Oslo. 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Panowie grają online. Na zdjęciu widziałem, że siedzą naprzeciwko siebie, ale mają monitory przed sobą i no, grają w szachy. Ciekawa sprawa, trzeba przyznać. No ale w stawce jest bardzo dużo zawodników. Gramy o prestiż, duże pieniądze. Znaczy, oni grają. My analizujemy, przyglądamy się i podziwiamy. Moi drodzy, partia... Pierwsza partia tego turnieju Jana Krzysztofa Dudy. Myślę, że będzie ich więcej, gdyż już zapowiada się dosyć ciekawie. No i zobaczmy tę potyczkę, jak tu się to wszystko potoczyło, jak to się wszystko podziało. Magnus zagrał d4, Janek skoczek f6, c4, posunięcie e6, skoczek na c3, no i d5. Wiadomo, że w tym momencie można też zagrać na przykład obronę Nicowicza, grając w taki sposób. Dużo jest otwarć, no ale zwykły gambit hetmański jak najbardziej jest spotykany na szachownicy. Pionek wybił tego pionka na d5. No oczywiście widzimy, że tutaj jest szereg możliwości, jakie można zagrać. W tym momencie można i zagrać skoczek f3 normalnie, skoczek na goniec na g5, można i e3, no ale bicie jest też takim, no... normalnym zagraniem, powiedzmy. Jak odbijemy pionkiem, to tam można próbować grać goniec G5 na przykład. Wybił skoczek. To się często teraz spotyka. Nawet w swoich partiach miałem częste takie zagranie. No i w tym momencie można by było zagrać na przykład E4 i po wybiciu na C3 pionek by odbił na C3. Jest ruch C5 walczący o centrum. Podobno w dzisiejszych czasach ten wariant jest taki dosyć solidny dla czarnych. Lecz czarne tutaj nie uzyskują jakiejś przewagi, tylko czyhają na jakiś tam, powiedzmy, błąd przeciwnika, żeby spróbować uderzyć z kontry. No a tak mniej więcej, ale Magnus to Magnus, gra swoje. Skoczek na F3, wybiera sobie po prostu inne otwarcie. C5 mimo wszystko zagrywa tutaj Janek i spokojny ruch E3. No można by było oczywiście zagrać E4. E3 jest jak najbardziej normalnym posunięciem. Po biciu na D4 pionek wybił na D4 i widzimy, że w tym momencie jest pionek izolowany. Okej, pionek izolowany nie jest to, powiedzmy, jeszcze słabość. W końcówkach często bywa słabością, no ale widzimy, że mamy grę środkową, debiut, więc izolowany pionek czasami może napsuć dużo krwi przeciwnikowi. No ale Janek decyduje się na bicie na C3 i tutaj jest bicie na C3. Teoria debiutu i hetman na C7 z szybkim planem ataku na pionka C3. No i teraz tak, można by powiedzieć, że struktura pionów u białych jest gorsza, no bo jest. Jakbyśmy tutaj teraz zdjęli na przykład wszystkie figury i zostawili po dwie wieże, powiedzmy, zawodnikom, no to na pewno czarne miałyby lepsze szanse ze względu na wiszące piony i słaby pionek na A2. Jak już wiemy i widzimy, to jest dużo figur na szachownicy, no więc bogata gra nam się szykuje. I co zagrywa mistrz świata? Zaskakujące posunięcie, przynajmniej dla mnie, aczkolwiek teoria, oczywiście, wieża B1. W ogóle białe nie biorą pod uwagę, że tutaj mogą tego pionka stracić. To znaczy, biorą pod uwagę na pewno, no bo po tym wybiciu, co by się zadziało? Tak Janek oczywiście nie zrobił. Tutaj oczywiście należałoby zagrać goniec Z2, hetman by wrócił. Pionek więcej, no wygląda wszystko fajnie, pięknie, ale jest goniec D3 z bardzo szybkim rozwojem i na przykład goniec C7 i roszada. Myślę, że Magnus w takich pozycjach czuje się jak ryba w wodzie i tu bardzo chętnie na taką pozycję by poszedł. Gorzej myślę, że ze strony naszego arcymistrza. Aczkolwiek Janek jest takim zawodnikiem, który lubi brać pionki, lubi brać materiał i powiedzmy bronić się, no bo z reguły jest tak na wyższym poziomie, że jak weźmiemy pionka, weźmiemy jakiś materiał, no to musimy się bronić. Nas to nie dotyczy, my jesteśmy na poziomie, powiedzmy, zadowalającym. Każdy pewnie ma swój poziom, z którego jest zadowolony, może nie do końca trzeba trenować. Dobra, ale tu się już zaczynam rozgadywać i odchodzić od partii, przejdźmy dalej. Po wieża B1 skoczek zagrał na D7, no i teraz goniec zagrał na D3. I silnik tego posunięcia nie lubi, no bo tutaj teraz grozi wzięcie piona, no i Janek to czyni. O co chodzi? Nie można teraz się zasłonić gońcem na D2, no bo tracimy tutaj gońca na D3. No właśnie, jest wzięty pionek, silnik pokazuje malutką przewagę czarnych, co jest, myślę, że świetne po 10 posunięciach, ale zwykle to bywa u Magnusa Carlsena tak, że on lubi czasem zagrać równą pozycję, czasem trochę gorszą według silnika, a przeciwnicy się tam potem zaczynają gubić. I moi drodzy,
Niespodziewane posunięcie, to znaczy spodziewane, no chyba jako jedyne posunięcie, które trzeba zagrać, jest to król F1. Jak my już często widzieliśmy w partii tych obydwu zawodników, takie zagrania królem w debiucie. Bardzo częsty ruch w ich partiach, no i tym razem też się tak złożyło. Ktoś by powiedział, no ale to wygląda tragicznie. Teoretycznie tak, i tutaj silnik się zgadza, pokazuje minus 0,5. Na tym poziomie to na pewno jest jakaś tam ważna wskazówka. Moi drodzy, tutaj goniec zagrał na E7, no i silnik już wyrównuje sytuację. W ogóle ja tego kompletnie nie rozumiem. Co zatem poleca ta nasza maszyna? Otóż goniec D6. I za chwilę się okaże, że faktycznie ten ruch gońcem mógłby być nieco lepszy. Za chwilę zobaczymy dlaczego. Ja to za chwilę też naświetlę. No ale zobaczmy, jak było w partii. Król zagrał na F1, goniec na E7, no i teraz oczywiście posunięcie, no musimy taki ruch zagrać, to już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do ataku powiedzmy. Jaki ruch, moi drodzy widzowie, tutaj zagrać, można sobie zatrzymać materiał. Otóż jest to posunięcie H4. Zawsze taki ruch trzeba zagrać, jeżeli król jest zderoszowany. To znaczy, nie zawsze, szachy oczywiście są złożone, ale w takich sytuacjach, gdy król ma szansę sobie przejść tutaj, a wieża aktywnie pograć, to H4 jak najbardziej się przyda, tym bardziej, że często tutaj ataki, widzimy, gońce są skierowane w stronę króla, który prawdopodobnie zrobi roszadę, no to te ataki tutaj są uskuteczniane, można by tak powiedzieć. No i po H4 Janek zrobił roszadę i wieża H3. No, kapitalne zagranie. Bardzo mi się takie ruchy podobają białymi. Muszę powiedzieć, że fantastycznie to wygląda i to jest groźny ruch. On tutaj świetnie ta wieża świetnie współpracuje ze swoimi figurami. Czasami jakby nie było skoczka na F3, to ten goniec na H7 zbija i tutaj ta wieża może, wiecie, no zbić po prostu hetmana. Taktyka się w jakimś stopniu pojawia. No, Janek popełnia tutaj błąd. Powiedzcie mi, dlaczego skoczek F6 jest błędem. Silnik jest tutaj bardzo wrogi, sytuacja robi się powoli dramatyczna, chociaż nie wygląda w ogóle, to jest coś niesamowitego. Z pozycji 0-0 robi się plus 2 i 30 około, więc powiedzcie mi, dlaczego, skoro figura wyszła sobie dalej i tutaj powiedzmy goniec ma furtkę, żeby też się uruchomić. No a to dlatego, że tutaj świetną placówkę będzie miał też skoczek na E5 za moment. No ale dobra, przejdźmy dalej, bo to jest niby prosta sytuacja, ale też troszkę odnóg. Jeszcze wróćmy do sytuacji, jak należałoby zagrać. Przede wszystkim hetman C7 należałoby wrócić tym hetmanem. Po hetman E2 powiedzmy, taki ruch często też się widuje w takich pozycjach, wieża D8 i ta wieża mogłaby spoglądać na pionka. Skoczek miałby opcję obrony na H7, na przykład poprzez F8. I można by było tu próbować twardo bronić. Oczywiście, można by dużo gadać, grać należałoby z jednej, z drugiej strony. Ciekawy jestem, jakby to się mogło potoczyć. Poszło jednak inaczej, skoczek F6 zostało zagrane. No i ten skoczek szybciutko wędruje na pole E5. Ten skoczek z D7 już go nie może zbić. Im mniej wymian tak naprawdę dla białych, tym lepiej. Te figury nabierają tutaj rozpędu, szczególnie jeszcze wieża. No bo jak już w zasadzie trzy figury będą atakować króla, to może być groźnie. I teraz w tej sytuacji hetman zagrał na A5. No, co by było, jakby hetman zbił na D4? Myślę, że prosta sprawa, to tak przy okazji taktyka. Oczywiście goniec H7, tracimy tutaj hetmana. Taktyka prosta, powtarzająca się często. Hetman zagrał na A5. I w tym momencie wieża G3. No i moi drodzy, tak naprawdę jedna figura, druga, trzecia i czwarta, która jeszcze nie wyszła w ogóle, bierze udział w ataku na tego króla. To znaczy, że tutaj musi być gorąco i tu za chwilę się musi coś dziać. Z tego tytułu też prawdopodobnie ruch król H8. Widzimy, że król się chowa, no ale ten ruch pogarsza sytuację, nie daje tak naprawdę nic, ale ciężko doradzić, co tu grać, no bo tutaj groził taki prosty ruch goniec H6. Goniec zagrał na G5, Magnus gra bezbłędnie, naciska tutaj te figury, wywiera presję, to jest bardzo ważne. No i teraz posunięcie H6 ze strony Janka, który jest ruchem przegrywającym, moi drodzy, jest to ruch przegrywający. Musimy sobie tutaj to cofnąć i sprawdzić, jak można byłoby grać inaczej, chociaż też myślę, że byłoby ciężko. Mianowicie, na przykład po hetman D8, taki ruch obronny, no często się widzi. Po tym ruchu hetman mógłby zagrać na F3, naciskać jeszcze mocniej na punkt F6 i na przykład jakby hetman wziął kolejnego piona.
Czyli jak cierpieć to za coś. Jak można by było dalej kontynuować atak ze strony białych? To jest dobry materiał do samodzielnej analizy. Można sobie materiał zatrzymać, spróbować swoich sił. Otóż, można by było zbić na F6. No, nie bierzemy pod uwagę w ogóle bicia pionkiem, no bo tutaj wchodzi hetman i grożą maty, grozi strzał na F7. Bardzo groźna sytuacja, no już w zasadzie matowa. No na przykład goniec zbija na F6. No i teraz znowu hetman zagrywa na H5, jest G6. Niby twarda obrona. Tutaj te pionki świetnie bronią na G6, no ale to jest naprawdę dobry moment na poświęcenie kolejnej figury. Goniec G6, nie ma innego wyjścia. Tego bicia nie analizuję, gdyż on jest bardzo prosty. Tutaj skoczek odbija, potem odchodzi na przykład skoczek, znaczy wybija skoczek na F8 z szachem, bo król oczywiście musi wejść na linię G. No i tam hetman daje wieczne szachy, atakuje, zbija pionki, król bezpieczny. No, koniec partii. Naprawdę nie trzeba tego analizować. Jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, to jest naprawdę proste. I hetman tutaj mógłby na przykład zbić na H4, żeby bronić się od mata. Otóż w tej sytuacji bardzo łatwy ruch, skoczek F7, no wieża musi to wybić, tutaj król raczej nie podejdzie na G7 czy na G8 pod kontratak wieży, bo tutaj goniec na H7 chyba daje mata nawet w tym momencie, prawie mata, jeżeli na G8 to tak, to jest podwójny mat, może ja to przestawię, jeżeli król G8, no to mamy piękny mat na H7. No ale wracając do tej sytuacji, tutaj wieża mogłaby wybić. No i myślę, że wybicie wieży, proste zagranie, po wymianie hetmanów jest jakość więcej. Nie ma kompletnie tutaj co grać. Chociaż, moi drodzy, po wymianie hetmanów jest, przepraszam, tutaj przeoczyłem, miałem przeanalizowane, wieża G8 oczywiście jest mat, więc należałoby najpierw wybić w tej sytuacji, po wieża F7, biciu. I teraz na przykład goniec na D7, no to myślę, że tutaj białe by wymieniły te hetmany, wieża G4 po partii, tutaj w zasadzie bijemy w następnym ruchu pionka, no przewaga materialna, jakość więcej, nie ma co analizować. No cóż, moi drodzy, ruch przegrywający H6 w tej sytuacji nastąpił, co zagrał Magnus Carlsen, polecam serdecznie sobie przeanalizować i pomyśleć. Otóż goniec H6, jak jest H6, to i goniec H6. Po biciu na H6 hetman zagrał na F3. Jan Krzysztof Duda poddał partię po 18 posunięciach. No, rzadki spotykany widok, miniatura szachowa, miła dla oka, totalna miazga, trzeba przyznać, no ale to po błędach oczywiście naszego rodaka. Dlaczego jest przegrana partia? Otóż grozi niebezpieczny ruch hetman F4 zdaniem mata na H6. Jeżeli na przykład skoczek by zagrał na G8, bo tak też może tutaj próbować bronić, to jest piękny ruch hetman F7. Po wybiciu piękny mat na F7, piękne motywy się pojawiają, nie ma dalej chyba co patrzeć. Piękna miniaturka mistrza świata. No cóż, szkoda, że to Janek był tutaj niestety ofiarą w tej partii. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za Janka. Dzięki serdeczne za oglądanie. Cześć.